Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Tydzień temu wskoczył szybki zawodnik od kolegi Rzemo. Był to, tutaj sobie stoi nawet, Moonlight. Dzisiaj ponownie od kolegi Rzemo, też szybka powłoka i to jest Jayonik. Konkaut. Słuchaj, długo się zastanawiałem, co on mi wysłał, kurczę, bo tutaj to C jest jak L i przez dzień chodziłem, kurczę, jaki longout. Mówię, co jest grane? A później tak sobie myślę, kurczę, dziadzia, konkaut od Jayonika. Więc kolego Rzemo, dziękuję serdecznie. Kolejna sprawa. Jeżeli chodzi o panel, to w tamtym tygodniu mówiłem, jak przygotowywałem, czyli jakieś tam dżinsy, futerka, wykończenie ogólnie. Znaczy, no, na igiełkę wyciągnięte, czyli liźnięte, w sumie to trzy etapy można powiedzieć. Tak jak kiedyś mówiłem w którymś z filmów, że powoli ściągam sobie morę. Czyli powoli sobie testuję pasty, żeby nie robić tego od razu, co jakiś czas coś tam zawsze zbieram, więc cały czas zabawa. No dobrze, ten produkt również będę aplikował aplikatorkiem od Jayona z tego względu, że mam w takiej buteleczce. Tutaj, żeby nie było, że to jest to samo co Moonlight. Nie. Tutaj jest zapakowany ten aplikatorek i tu sobie leży obok Jayonika. W ten sam sposób. Przerzucę na aplikatorek, położę na panel i dotrę. I to jest cała filozofia. Mikrofibra czeka, więc co? Lecę z bałaganem. Będę chciał Ci to pokazać z rąsi. Tak jak tydzień temu. Mam nadzieję, że Cię to nie wkurza. Tu jakiś, a nie, to skrystalizowało się. Myślałem, że to włos. Tak jak w tamtym tygodniu, zarzucam 6 sztuk chyba było wtedy, tak. O, teraz to mi się przelało za dużo tutaj, to nie, to zrobimy mniej. Pyk. 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 I pyk. Dobra, zakręcam buteleczkę, biorę aparat i będę chciał, żebyś zobaczył, jak wygląda rozprowadzenie tego produktu. Odwrócę sobie tylko monitor i lecimy z bałaganem. O, piszczy, piszczy. Mniej tłustość. Jest to, kurczę, podobnie jak Moonlight. Też tłusty, ale ten mega piszczy. Może z tego względu, że dałem go mi tak ewidentnie. A, i pachnie jak typowa powłoka Jayona. Nie pamiętam, która. Ale Jayon miał którąś powłokę, która tak właśnie pachnie. Identycznie. Zapach typowej powłoki, wydajność mega, pojadę też na plastiku, wydajność mega i mega szybko przysycha, kurczę, tu nie ma czekania, od razu jadę z bałaganem, no tutaj to jest po prostu szybciuteńko, tak jak tam sobie mogłem pozwolić, przy Moonlight'cie, tak tutaj od razu widzę, że przysycha, od razu go docieram, o kurczę, też fantastycznie. Też bezproblemowo, słuchaj. Też bezproblemowo. Myślę, że może z tego względu, że go za mało dałem tego produktu. Znaczy się mniej. Mniej go dałem. No dobra. Odstawię. Słuchaj, tutaj. Wybacz. Tutaj musiałem od razu. Kurczę, jeszcze chwilę. Tutaj musiałem od razu dotrzeć, z tego względu, że dałem go troszeczkę mniej, ale mam wrażenie, że szybciej odparowuje. Zdecydowanie szybciej. Tam jest bardziej tłusty i tam praca mi się nim bardziej podobała, ale teraz postaram się go zarzucić tyle samo. A i tutaj widzę, że on się... No, tam nie miałem takiego skrystalizowanego jak tutaj. Tutaj się bardzo skrystalizował przy zakrętce. Postaram się tyle samo zarzucić go, co Moonlighta. I zobaczymy, czy też tak się będzie rozprowadzał. Druga porcja produktu. W dalszym ciągu piszczy. O kurczę. No,
Nie, ja zarzuciłem go tyle samo co Moonlighta, to jest podobny. Jest podobny. Ale śmierdzi jak typowa powłoka Jayona. Kurczę, która to tak śmierdziała? Typowa powłoka. Zapach typowej powłoki. Ok, na karbonik. Tu przejadę. Pyk. O. Nie no, jak zarzuciłem, chyba troszeczkę szybciej odparowuje, mam wrażenie. Ale to tylko wrażenie. Na karbonik też go zarzucę. Tu z tej strony. Nie, wiesz co, odparowują tak samo. Żadna różnica z tego względu, że i tak samo nawet łapie hydrofobowość się rozjeżdża na panelu. Nie, szybciej. Nie, przepraszam. Zdecydowanie szybciej odparowuje. Dobra, muszę wziąć gumy, założyć. Zdecydowanie szybciej odparowuje Jayon od Moonlighta. Tutaj widzę, że tak, już pojawiają się suche place. O, skurczybyk. A w garażu mam 23 stopnie, także idealnie. Wybacz, bo się śpieszę. O, i docieram. O, i teraz idealnie. Teraz fajnie, tak. No, mikrofibra rozprowadza go równiutko. Zdecydowanie oczywiście dałem go za dużo. To w ogóle bez dwóch zdań. To nie ma tematu. Tego produktu daje się malutko. Na mikrofibry rozprowadzasz i zapominasz. Ja nie mając, bo z tego co kojarzę, to Jayon w takiej specjalnej buteleczce z atomizerkiem go sprzedaje, więc tam oszczędność będzie mega. Ja tutaj pojechałem mało oszczędnie, nie da się ukryć, ale już widzę, że lepiej lubi plastiki niż Moonlight. Tak, położył, równiej się rozłożył na plastiku, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o aplikację i docieranie, na chwilę obecną wybrałbym Jayona. Jakoś tak szybciej, łatwiej mi się go dociera, tak naprawdę, nie ciągnie się tak. Mega bezproblemowy produkt, tak jak Moonlight, ale jakbym miał tak naprawdę wybrać, wybrałbym Jayonika. I teraz tak, porównując uderzenie. Kurczę, no nie widzę różnicy tak naprawdę w garażu. Szkiełko podobne, też są dwie porcje, na dole jest jedna, więc uzupełnię drugą. Tu już zakręcam buteleczkę. Momencik. Zakręcę buteleczkę. Uzupełnię jeszcze drugą porcją na dole, żeby było równe szanse tak naprawdę. Pomimo, że ten panel jest bliżej przodu i zapewne bardziej dostanie powłoka w kitę. Ale w tym aucie tu szybko znika z tego względu, że tu jest takie wybrzuszenie i tutaj często woski czy powłoki umierają. Tak samo podobnie jest tu. Więc prawie, że równe szanse, powiedzmy. Prawie, że równe szanse. Uzupełnię jeszcze tu na dole. Bajka. Super. Tak, zdecydowanie. Produkt zdecydowanie szybciej odparowuje. To w ogóle bez dwóch zdań. Od Moonlighta. To w ogóle nie ma tematu. Pracowało mi się przyjemniej. Wiesz co? Jayon bardziej śmierdzi, tak naprawdę, bo z Moonlighta nie czułem zapachu. Pomimo, że tam jest nitro, to przy aplikacji nie czułem. A tutaj Jayona czuję zapach takiej typowej powłoki. U Jayona, także no, jeżeli chodzi o walory zapachowe, że tak powiem, to zdecydowanie wygrywa Moonlight. Jeżeli chodzi o aplikację i docieranie, i odparowywanie, zdecydowanie Jayon. Teraz tylko kwestia wykończenia. Ok, dobra. No i teraz tak, słuchaj, no kurde, nie wiem, ciężko mi jest się określić, ale zrywam taśmy i za chwilę spojrzymy, który produkt przyciemnia, a który nie. O, w mordę, teraz dopiero widzę, że na plastikach zdecydowanie fajniej siedzi Jayon, chociaż nie. Nie, ale przyciemnienie chyba przyciemniają produkty. Dobra.
Biorę aparat, postaram ci się cokolwiek pokazać, ale ja już tu widzę, że jest przyciemnienie. Kurde, no nie zobaczysz nic tak naprawdę, w garażu ciężko, wyjadę na zewnątrz. Tu masz Moonlighta, tu nie mamy nic i jest Jayonik. I tak naprawdę, patrząc z daleka, ciężko się doszukać tutaj różnic. Bardzo zbliżone produkty, ale mam wrażenie, jakby Moonlight, kurczę, nie, no na tym samym poziomie. A zresztą, zobacz na karbonie. Spójrz, czekaj, wezmę latarkę. O, poczekaj, może tak. Widzisz przyciemnienie na karbonie? Pięknie. Na karbonie siedzi bosko. W ogóle i jakbym miał wybierać, to wybrałbym chyba Jayona. Jakoś równie pokrywa plastik. Tutaj też mam wrażenie, spójrz. Poczekaj, doświecę. O. Widzisz? Zobacz, jakby Jayon moim zdaniem równiej troszeczkę pokrył plastik. No na chwilę obecną chyba jakbym miał wybierać w tej chwili z tych dwóch produktów, wybrałbym Jayona. Uderzenie bardzo podobne, pomimo że chyba Jayon bardziej przyciemnia, ale pewności nie mam. Jak wyjadę na zewnątrz, kurczę, tak, tutaj chyba widzę nawet to. Chyba Jayon bardziej przyciemnia. Dobra, odstawiam aparat, nie będę cię męczył, bo nic to tak naprawdę do końca nie nosi. Ojejku, no dobrze, wybacz, łyknę sobie kawusi. O, kawa musi być. O, tak. O. No dobrze, słuchaj, o kurczę, karbon mi się odkryła. No dobrze, i teraz tak, podsumowując ten produkt. Rewelacja. Tak jak Moonlight, bajka, rewelacyjny produkt, ale osobiście jakbym miał wybrać, wybrałbym Jayona. Naprawdę, fantastycznie odparowuje. I w tych miejscach, gdzie odparował, zauważyłem, że nie zostawił tak naprawdę bałaganu. Nawet jeżeli będziesz go aplikował właśnie takim aplikatorkiem, jeżeli nawet w którymś miejscu ci wyschnie, to docierając go mikrofibrą uzupełnisz ten plac, na którym powiedzmy niby wysechł już. Jeszcze go rozprowadzisz. Rewelacja. Pod tym względem bomba. Ogólnie te dwa produkty są super. Osobiście na chwilę obecną wybrałbym Jayona. Naprawdę. Tylko ten zapach jest taki kurczę nieprzyjemny i nie boję się stwierdzenia, że te powłoki na zewnątrz można śmiało trzaskać. Na zewnątrz, kurczę, przygotować, ładujesz, rozprowadzasz, docierasz i z głowy. I po wszystkim. I już. I masz, moim zdaniem, mega przyciemnienie. Chyba przyciemniają i to całkiem znacznie. No. Kolejne szybkie powłoki, tak jak Carpro Light, które super siedzą. No kurczę, co tu dużo mówić? No, no co? No. Bajka, naprawdę fajnie. No dobra, słuchaj. Moją subiektywną opinię znasz co do produktu. W stronę kolegi Rzemo, dziękuję ci przyjacielu serdecznie za kolejny fantastyczny produkt. Naprawdę rewelacja. Jayonik robi robotę. Moonline jest fajny, ale ten mnie kupił i to bardzo. Naprawdę rewelacja się nim pracuje. Z racji tego, tak jak tydzień temu, dostałem to za darmo, więc puszczam dalej. Puszczam dalej. Tego jest troszeczkę mniej. I zauważyłem, że Jayon będzie mniej wydajny, moim zdaniem. Jakoś go więcej idzie, naprawdę. Może przez to, że jest taki, mam wrażenie, że jest bardziej suchy. Także tutaj myślę, że 2-3 panele nim obskoczysz, do testów będziesz miał. A co masz wpisać? Oczywiście pierwszy komentarz zgarnia tę próbkę. Co wpisać? A wpisuj. Jayon, pierwsza osoba zgarnia tę próbeczkę. Dobrze, co do produktu, moją subiektywną opinię znasz. Teraz tak, po filmie będę chciał pokazać ci, po filmie, po mojej wypowiedzi, jeżeli już się z tobą pożegnam, będę chciał ci pokazać uderzenie na tym panelu. Zrobię porównanie tych dwóch produktów, bliźniaczo podobnych, tak naprawdę na pierwszy rzut oka to można powiedzieć, że w sumie niczym się nie różnią. Ale Jayon fantastycznie siedzi na plastikach, na karbonie to już obłędnie. Moonlight, no nie jest źle, ale Jayon naprawdę fajnie. I jutro wyjeżdżam z garażu, czyli autko postoi sobie jakieś 24 godziny ponad i wskoczy woda, żeby pokazać ci na końcu filmu kroplik. Dzięki za obejrzenie, ja się z tobą żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć. A, dzięki kolego Rzemo. Cześć.